całkiem niełatwe przejście tutaj takiego potoku, gdzie nigdzie jeszcze jest lód. Prawdopodobnie łatwiej było go przechodzić tam ciut poniżej, żeby się dostać do tej ścieżki, ale myśmy za późno się skapnęli, byliśmy już wyżej. Po moich śladach. Tak nam powiedzieli, że najtrudniejszy odcinek to przejść te piargi między Meteo a Lodowcem. Bo jest 100 błędnych ścieżek. I to prawda, że jest dużo błędnych ścieżek. Możliwe, że jeszcze powyżej by się dało. Potem na ten duży. Ten wielki. Tak. Tak susami. Mój ślad, kawałek dalej. Na mój ślad, tam. O. Tak. O. To już łatwo. Nie bój się, ja tu puściłem. Żeby tu było łatwiej. Tylko nie cała siła na ręce. Troszkę na nodze, troszkę na ręce. Żebyś nie zrzuciła kamienia. Możesz, bo ja stawiałem. Tu musisz celować na duży kamień. O, pięknie. Pięknie sobie radzi Dorenda. Trzymaj. Już, bo to nie takie łatwe. Właśnie, trzymaj. Widzieliście? Trzymaj. Co się stało? Zrobiłem krok w kierunku Dorendy. Masz, ściągnij za kija. Nie. Wyciągnij rękę i łap się. No złap mnie za rękę. No i to muszę mieć gdzie stanąć. Czysto daleko. Patrzcie się, nie chcę podać ręki. A już by miała łatwo. To nie jest łatwiej. Jakby było łatwiej, to bym podało. I najpierw muszę gdzieś stanąć. No, zapieraczka. Ja tylko ciebie ściągnę w dół. Nie ściągniesz, bo ja stoję na betonie. Dajże tą rękę do ręda. Zaraz, lewą nogą postawię i dam. O, ty idziesz, tak. O to chodzi. Tobie z góry może nawet inaczej niż mi tam z dołu. No już idziemy prawie godzinę, bo ruszyliśmy 20 po, jest 13 po, więc praktycznie godzinę idziemy. I teraz sobie wyobraźcie, że pokonujecie te piargowisko z mylnymi ścieżkami o drugiej w nocy, jak jest wszystko kompletnie ciemno. Można się łatwo pogubić. Doszliśmy do drugiego krzyża, czyli do takiej miejscówki, gdzie jeszcze się można rozłożyć. Kolejna miejscówka to byłoby plateau, ale to już jest wyżej dużo, o 600 metrów albo coś koło tego, powyżej 4000. Tu jesteśmy na 3830. No i jest fajnie, ktoś to przygotował, widzicie. Są takie murki dookoła. Namiot rozbiliśmy. Jedyny problem, że śpisz na tych kamyczkach, nie? Więc tu jakoś trzeba się ułożyć tak, żeby nie kuły. Pogoda jest na razie bardzo fajna. Jutro ma być też dobra pogoda. Okno pogodowe. Jak na tą wysokość, to jest dość ciepło. No i tyle. I chcemy jutro atakować szczyt rano.
Jak tam w środku jest bardzo krzywo, nie krzywo? Jak położymy termoresty, to będzie w porządku. Nie jest bardzo krzywo. Aha. No tylko te kamyczki, nie? No. Czekajcie. Ale jak tam masz, jest coś grubego, miękkiego, to nie będzie problemu. O, widzicie, tak to w środku wygląda, że tu są po prostu te kamyczki. I to na alu macie czuć, ale jak będzie nadmuchany termarest, to już będzie spoko. Mam nadzieję. Myślałem, że nasi idą, bo poszli na małe wyjście aklimatyzacyjne i na i po wodę. A tutaj słuchajcie, jeszcze jest to jest taka paczka specjalnie przygotowana na każdek, jeszcze spakowana w Warszawie z żarciem. Przepraszam, bo przerwało. Więc co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć czekolad i sezamki. Sezamki, tak jest. Batony, liony i tak dalej. Nie wiem ile sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem na wyjście. Zupki chińskie, gorące kubki. Tak samo. Sosy do makaronu, jeszcze następne gorące kubki. 5 kaw po 18 gramów. Bardzo ważne, 3 w jednym. I proszę bardzo, konserwowa i tyrolska. Nie, przepraszam, turystyczna i tyrolska. A tyrolska jest znacznie smaczniejsza. To dzisiaj zjemy tyrolską. Tak. Dzisiaj zjemy tyrolską. Tam jest mniej galaretki. Tak. I to jeszcze nie wszystko. Jeszcze taki worek musli. Z kilogramowy, myślę. A to wszystko było na Kazbek. Na Elbrus mieliśmy taką samą paczkę, ale tak, jeszcze jej nie skończyliśmy, dlatego ta jeszcze była zamknięta. Tak. I teraz nie myślcie sobie, że myśmy to wszystko wzięli na Elbrus, bo to by było za dużo, bo ta cała paczka waży pewnie 3 kilo. Te konserwy są takie dość też ciężkie, po 300 albo 400 gram, po 300. Zostawiliśmy to w Terskolu, w sklepie sportowym. Spakowaliśmy taki duży worek ze śmieciami, tam jeszcze też była lina. Nie, bez śmieciów. No, na śmieci. Tam była lina, jakieś ubrania niepotrzebne i to wszystko sobie tam czekało. A teraz wynieśliśmy na górę, no i to jest na atak szczytowy, na jutro. Jutro atakujemy. Tak. Taki jest plan. No my jesteśmy, nagle dzień wcześniej niż no, planowaliśmy. My jesteśmy z Dorendą dobrze zaaklimatyzowani. Maciek twierdzi, że też. Zobaczymy, może się uda. Mamy jeszcze dużo innych rzeczy. Tu mamy jedzenie i już rzeczy na jutro. To jutro wszystko założę. Rękawiczki, czapki, termoaktywną bieliznę, przeciwdeszczowe rzeczy. A tutaj jeszcze mam pelerynę, bo moja kurtka przeciwdeszczowa nie jest 100% wodoszczelna. NRZ-ka, pieniądze. Cukierki z fruktozy, bardzo ważne, bo czasem mam tak, że jak jestem głodna, to nagle spada mi poziom energii i z tymi cukierkami to bardzo szybko znów jest na takim poziomie, że mogę iść dalej. Krem do opalania, kompas, bateryjki do czołówki, no i będzie więcej rzeczy, ale to wszystko gdzieś leży. A tu teraz mamy jeszcze, ponieważ ta woda tutaj z lodowca jest trochę bez żadnych witamin, bez żadnych mikroelementów, minerałów, to mamy takie tabletki z witaminą C, z pluszem, z magnesem, więc sobie też pijemy, żeby się nie odwodnić, to jest bardzo ważne. A tak sobie dzisiaj gotujemy wypaśną kolacyjkę przed atakiem szczytowym. Na bogato, z całą konserwą. Z całym sosikiem. Z całym sosikiem, makaron. Dwie cebule i papryka. Dwie cebule i papryka, tak. I w ogóle mamy super miejscówę. Jesteśmy tutaj w 3 namioty. Tam trzeba iść tak za tą górę i później tak i do góry. Tam będziemy szli jutro na Kazbek. Tam w dole, w tamtą stronę jest meteostancja, skąd przyszliśmy przed paru godzinami. Tu też jest piękna góra za ekipką. Akurat teraz przyszła mgła, więc troszkę słabo widać. No, ale ogólnie bardzo fajna miejscowa. Przy Czarnym Krzyżu. Jest Czarny Krzyż.
Nasza miejscówka się nazywa Przy Czarnym Krzyżu. Myślałem, że on jest gdzieś dalej, on jest zupełnie blisko. Widzicie? Tutaj Czarny Krzyż. Proszę bardzo. A tam był Biały Krzyż. Jutro wam, czy tam, jak będziemy schodzić, jutro czy pojutrze wam nagram. O, ale bardzo fajnie, że się udało dojść do Czarnego Krzyża. Kamar dzioba, my friend, kamar dzioba. Kawi marzios. Masz co do dzioba? Pewnie. Coś tam się znajdzie. No to coś się robi. Czeka na sucho. Takie się światełko pojawiło. Ładny zachód, ta. Bajka. Sąsiad. A tu są sąsiedzi. Sąsiad. Cześć. Hej. Hej. Właśnie ruszamy. Widzicie, że nie jesteśmy pierwsi, ani chyba też nie ostatni. Chociaż to już jest chyba szósta albo siódma ekipa, która przeszła. Ta była taka całkiem spora. Ale w ciągu 15 minut, tak. Bo w ciągu ostatnich 3 godzin to pewnie kilkadziesiąt ludzi. Ale idzie jeszcze tutaj duża ekipa. A ja bym nie chciał, żebyśmy szli ostatni, także może zaraz pójdziemy. Jesteśmy już na lodowcu. Związaliśmy się na rozkaz jednego gruzińskiego przewodnika, który dał nam 5 minut, żeby się związać, chociaż teren był, no powiedzmy, że tutaj to już jest lodowiec, a on się nam kazał związać po prostu na takim polu śnieżnym, gdzie leżały głazy, gdzie nie było mowy, żeby była jakakolwiek szczelina. Myślę, że powód tego był taki, że myśmy po prostu tu wszystkich wyprzedzili idąc. Oni się strasznie wloką, popatrzcie się, jaka tu jest dużo ludzi. Mamy ubogi sprzęt, mamy 50 metrów liny, ale nie mamy uprzęży, dlatego Dorenda wykonuje sobie teraz uprząż z taśmy, a tak naprawdę ją poprawia. Bo miałam, ale cały czas mi spadała tutaj. I teraz robię tak, żeby tutaj było sztywno, ta długość, wtedy nie powinno spadać, tylko wyblinkę z taśmy to nie jest tak. W sensie nie jest tak zimno jak na Elbrusie. Ja wam przeczytam, przepraszam za trzepanie kamery. Jest 6.18 i 4255 metrów. Czyli już podeszliśmy 450. Jesteśmy na jakimś wypłaszczeniu, nazwali to plato, przed szczytem. Stąd 200 metrów podobno jeszcze do góry. Ale nie wiadomo w którą stronę, chyba wszyscy idą tam. Jest taka mgła, że nic nie widać. Straszny był korek po drodze, zresztą patrzcie ile tu jest ludzi. Ostatnie, nie wiem, 100 czy 200 metrów w godzinę chyba szliśmy. Strasznie długo. Jeszcze można pić? Pół? Herbatkę mamy. A tak mój uśmiechnięty ryj tu wygląda. Jeszcze jakbym wiedział, gdzie jestem, to byłoby fajnie. W wielkim korku po prostu. W Polsce się takie nie zdarzają, chyba że na, jak się nazywa ta popularna góra Giewont, nie? W Tatrach. Staliśmy chyba 2 godziny, ale się dostaliśmy, doczekaliśmy i udało się wejść na jaką górę? Kastek.
To jest Kazbek? No. Naprawdę? To piąteczka. Czekaj, weź jeszcze cykli tym. Masz jeszcze poczekaj tym, że jeszcze wybionie cykli. Szkoda, że tylko nie ma widoków. Co? Po prostu na początku było ciemno, nic nie było widać, potem była mgła i też nic nie było widać i tak. Teraz chwilę słońca. Większość czasu nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie jesteśmy. A to nie tak. Jak daleko jeszcze do następnego zakrętu. No. Ale szkoda, że nic nie widać naokoło. Gdyby były ładne widoki, to byśmy zobaczyli Elbrusa. Fajnie, bo się przewalają chmury, ale niestety nie ma tak, żeby coś nagle było więcej widać. Jakiś taki błękit, słońce, ale nie widać innych szczytów, nie widać innych okolic. Szkoda troszkę, bo już tu jesteśmy z 15-20 minut. Jeszcze tylko trzeba zejść. Uwaga na liny, żeby nie deptać lin rakami. Idziemy na dół? Tak. Dobre, ma odbicie w okularze. Widzę siebie. Udało się nam wejść na szczyt. I z tego powodu się cieszymy. Ale jeszcze czeka nas długie zejście. Chciałem wam pokazać ten korek. To mi będzie teraz troszkę trudno, bo muszę trzymać równocześnie kamerę, kijek i czekan. Nie da się iść tak po prostu szybko. Tu jest dość eksponowane miejsce. Do tego mamy tutaj lód, widzicie? Jest na szczęście taka ścieżka, gdzie w miarę ok można iść. Ale to jest to, co już mówiłem, że tak dużo ludzi atakuje szczyt, że tworzy się korek. W dół jest już nieco szybciej i przynajmniej nie ma ludzi, którzy podchodzą. Bo tak to jeszcze byśmy się musieli mijać. Więc sobie będziemy powolutku schodzić w tym korku. Ostrożnie. Trzeba uważać pod nogi, żeby nie nastąpić rakiem na rak, bo wtedy można się potknąć i troszeczkę polecieć. O, wszyscy ci ludzie, co byli z nami na szczycie, teraz schodzą. To są chłopaki z ekipy kieleckiej. Ale wydaje mi się, że jeszcze dwóch klientów ciągnie do góry, albo nawet czterech. No i taka prawda, wchodziliśmy we mgle, więc tak naprawdę nic nie widzieliśmy. Czy jest ta ekspozycja, czy jej nie ma? Pokaż tu ścianę po prawej. A tu? A tak, tu jest jakaś tabliczka. Nie widać. Ale jakby ktoś poślizgnął, to by spadł z tej takiej ściany i takich jest więcej. Dlatego warto tutaj, mimo że nie ma szczelin w tym miejscu, warto jednak iść związaną. Jak się poślizgasz, to lecisz. Lepiej się nie poślizgać. Nie chcę wam pokazywać. Widzicie, tak można lecieć. To była mała demonstracja. Po prostu się poślizgasz i fiu. Czemu się poślizgam? Bo filmuję. Mam zajętą jedną rękę na trzymanie kamery. I nie mogę się podpierać kijkiem. Więc co teraz najlepiej zrobić? Schować kamerę. Jeszcze tylko patrzcie, ile jest ludzi na mijance. Podchodzą. I jeszcze więcej ludzi podchodzi. Troszkę ludzi schodzi.
trochę się zrobił ładny widok. Na sekundę mogę włączyć kamerę. I tak nie za długo, bo jest kolejka za mną. Jesteśmy już w miarę łatwym terenie. Zbliżamy się do plato. Na 4600 jesteśmy, plato jest na 4200. Ale to 200 metrów szybciutko zejdziemy. Taki najstromszy kawałek właśnie był za nami. I teraz zamieniamy czekany na kije, bo już jest, nie będzie żadnych takich trudniejszych momentów, bardziej eksponowanych, więc najłatwiej będzie już operować kijkami, a czekany schować do plecaka. Ja też bym się rozwiązał, ale tutaj ekipa protestuje, że będą jeszcze szczeliny na lodowcu. No i co? Fajnie kurczę było. Nie powiem, że źle. Dorenda, fajnie było? No, tak. Przeskoczyliśmy ostatnią szczelinę. Nie, od do naszej. Tam kawałeczek wyżej. Właśnie zdjęliśmy cały ekwipunek. I tam już, gdzie stoi ta ekipa, tam już dalej idzie ścieżka przez kamienie. Ale jeszcze ubieram kurtkę. I tu też jest takie miejsce, że trzeba raczej szybko chodzić, bo tu się lubi osypywać. No do ścieżki zazwyczaj nie dochodzi, ale lubi się osypywać. Tak. Tak teren wygląda, który nocą przechodziliśmy. Troszkę lepiej. Cześć. Szliśmy tu nocą, na czołówkach. Ale szło się o wiele lepiej, ponieważ to wszystko było zmrożone i było twardo, trzymało idealnie. A teraz jest taki niewielki poślizg. Ale da się iść. Słuchajcie, wróciliśmy do namiotów. Piąteczka. Podaj jakieś statystyki. Masz w głowie? Wyszliśmy w pół do piątej, teraz jest w pół do trzeciej. Na szczycie byliśmy w pół do 11, a o 11 zaczęliśmy schodzić, więc 6 godzin wchodziliśmy i od 11 do 3,5 godziny schodziliśmy. Tak. Jak wracaliśmy, troszeczkę gradu padł. A poza tym, no, troszeczkę słońca było i głównie mgła. I kilkadziesiąt osób prawdopodobnie dzisiaj. Dużo, myślę. Dokonało szczyt. Tak, dużo osób weszło Maciek na szczyt. Idzie, on zaraz tam Maciek zaraz przyjdzie, już tu jest. I więcej statystyk, to w tym czasie razem zjedliśmy 5 podwójnych kanapek, 3 batoniki, jedną całą czekoladę. Wypiliśmy 2 litry płynu, trochę więcej. Termos herbaty. Poczekaj, czyli w sumie byliśmy 10 godzin, tak? Od wyjścia z namiotów do powrotu do namiotów 10 godzin minęło. Tak. Przed wyjściem piliśmy dużo. Tak, ja zaraz sikałem od razu prawie, że... jeszcze taka moja uwaga, że jakby moim zdaniem nie ten korek tam na podejściu i na zejściu, to myślę, że 2 godziny by się urwało z tego. Tak, tak. Nie byłoby 10, tylko byłoby 8. No, a wrażenia z podejścia to było dużo lżej niż się spodziewałam, a to głównie też przez korek, bo tam cały czas staliśmy, odpoczywaliśmy. Jednak też ta klimatyzacja na 5600 po Elbrusie, w sumie nie wiem kiedy zeszliśmy z Elbrusa, tydzień temu czy 10 dni temu, no, nieważne, ale w każdym razie ta aklimatyzacja do tej pory działała. No nie wiem, bo nawet Maciek już wszedł, a no, nie miała aklimatyzacji, no. W sumie tutaj... No tak, ale ja na przykład się w ogóle nie... 3 dni wchodził. Ja się na przykład w ogóle nie zmęczyłem, to chyba się pierwszego dnia bardziej zmęczyłem niż dzisiaj. Tak, tak. Tak, ja tylko teraz na końcu się zmęczyłam trochę. Dzisiaj się fajnie szło. No. Ale ogólnie podejście nie jest trudne, bo wszyscy mówili, że jest dużo bardziej trudne, techniczne niż Elbrus. Owszem, są te szczeliny i tak dalej, ale w taki dzień jak dzisiaj, kiedy kilkadziesiąt osób już przeszło tą ścieżkę, można tam iść normalnie. Trzeba tylko uważać, żeby się nie poślizgać. Ja osobiście nie miałem momentu, gdzie bym się bał, że wiem, że mnie lina czymś zabezpiecza. Spokojnie bym to wszystko przeszedł bez liny.
było kilka skoków przez jakąś rzeczkę czy jeden szczelinę. Skok był fakt, taki troszeczkę ryzykowny. Tam się lina przydała, ale bez niej też by się dało. Ale wiadomo, jak są ludzie niedoświadczeni, mniej doświadczeni, tak. Są troszkę inne warunki. Lodowiec się też zmienia. No tak, bo my mieliśmy dobry śnieg. Rano był twardy, a teraz też nie było jakoś bardzo śliskie, a jak jest lód na przykład, to jest zupełnie inna sytuacja. Myślę, że to zależy dużo od warunków. Tak jak dzisiaj dałoby radę bez liny, natomiast kijki obowiązkowo bardzo dużo pomagają. I na górze czekan. Ja uważam, bym że się daje dużo pewności, bo lepiej można go wsadzić do śniegu, więc jeśli poślizgasz, to można się trzymać. Jakby nie to, żeby mi się plątała lina między nogami i miałbym zamiast czekana dwa kijki w ręce, to też bym tam wszędzie przeszedł. Tak. Dobra, rozpakowujemy się.